It starts with an itch and a tingle. Cześć wam dzisiaj, a my indywidualnie wyglądacie człowieka, który musiał zejść z głównego traktu, żeby pozbyć się ludzi, którzy tak wyglądali za nim albo mnie rozpraszali idąc przede mną i patrząc, co ja robię, do kogo ja gadam. No, dziś pogoda jest cudna, jest właściwie taki pierwszy dzień, kiedy można wyjść na dwór z krótkim rękawkiem, nie martwiąc się o to, że nas przewieje, zmoczy deszcz i chyba powiedziałem to nie w porę, bo zrobiło się nade mną jakoś tak szaro, buro i może zaraz lunąć. Dobra, daleko do domu nie mam, ale pewnie dlatego też takie tłumy ludzi są, że jest ładnie. Jakiś czas temu, niezbyt bliski dnia dzisiejszego, ale znacząco niedaleki, miała miejsce taka sytuacja, że wylądowałem z młodzieżą na placu zabaw. To jest nietypowe, dlatego że po pierwsze nie mam jakiejś takiej super dużej styczności z młodzieżą, a dwa, że młodzież dzisiejsza nie za bardzo lubi chodzić na plac zabaw, bo posiedzieć przy kompie, pograć na komóreczkach i tak dalej, nie wiem. Ja w ich wieku na ich miejscu siedziałem na drzewach, nie wiem, banany prostowałem czy coś. No i cała ta akcja skręciła w kierunku, którego nie przewidziałem, a mianowicie znaleźliśmy pod drabinkami zgubiony telefon komórkowy. Prawdopodobnie ktoś wlazł na drabinki, huśtał się do góry nogami, nie wiem co mogła robić na tych drabinkach ta osoba. I wypadł jej telefon komórkowy. Więc stwierdziłem, że zrobię z tego taką lekcję poglądową, jak powinna się zachować osoba, która znajdzie coś zgubionego. Takiego jak telefon, nie wiem, klucze tam, obojętnie. No więc pierwsze co, to trzeba się zapytać w okolicy, czy ktoś nie zgubił rzeczonego telefonu. Więc małe nóżki młodzieży pobiegły w lewo, w prawo i zapytali się wszystkich, czy ktoś nie zgubił telefonu. I tutaj tak jakby ktoś się przyznał, że a tak, to mój, to zaraz się zapytać, jaki to jest telefon, ewentualnie jaki numer, dobra, co, gdzie, jak, a nie dawać w potencjalnie lepkie łapki komuś znaleziony przedmiot. No więc okazało się, że nikt się do telefonu nie przyznaje, co komplikuje nam sytuację, więc drugą rzeczą, którą fajną można zrobić, to jest odpalić ten telefon, znaleźć jakiś taki numer charakterystyczny w stylu, nie wiem, tata, mama, babcia, dziadek tam. Dobra, udało nam się znaleźć mamę, więc dzwonimy do tej mamy. Raz, drugi, trzeci. Nie odbiera. Myślę sobie, kurka, troszkę słabo, bo to jest jedna z takich najbardziej pewnych rzeczy, nie? No ale szukamy dalej, znaleźliśmy dziadka, dodzwoniliśmy się do dziadka. Dzięki, mucha. Zjadłem cię na puentę. I umówiliśmy się z dziadkiem na oddanie tego telefonu. Dziadek, pierwsza sprawa, popełnił błąd, znaczy się podał nam adres, na który mamy podejść, mówiąc, że tam jeszcze nikogo nie ma, żebyśmy tak podeszli za godzinkę mniej więcej. Do zakodowania nigdy nikomu nie podajcie własnego adresu domowego, jeżeli nie jest to absolutnie niezbędne. No ale dobrze, jakąś godzinkę później lądujemy tam pod tym adresem, dzwonimy, pukamy. Otwiera nam prawdopodobnie babcia, która na nas patrzy tak spod byka. Za nią stoi dziadek. Tam jeszcze się ktoś krząta z tyłu, w lewo, w prawo chodzą ludzie. Jednym słowem była mobilizacja w momencie, kiedy dziadek się przyznał, że podał adres domowy obcemu człowiekowi przez telefon, który twierdzi, że znalazł telefon wnuczki. No to już w ogóle było mobilizacja, wszyscy, nie, kije baseballowe, idziemy złupić, nie? I babcia już nastroszona stoi, babcia chyba, nie wiem, starsza pani, nastroszona, patrzy na mnie tak, czego tu drabie chcesz? Przyszedłeś z telefonem w ręku, z młodzieżą i co, na litość będziesz brał? Tak, patrzę na nią taki troszkę speszony, dzień dobry, bo czy to jest ten adres, który został mi podany? Tak, tam przyszedłem telefon oddać i daję jej ten telefon, ona nie za bardzo chce ten telefon wziąć, tak, patrzy na mnie, ale co pan chce za ten telefon? Tak. Co? Ej, ale co? Nie, to proszę, ja tak przyszedłem oddać, bo znaleźliśmy. Byliśmy sobie na huśtawkach, było pod drabinkami. Wzięliśmy, zadzwoniliśmy, oddaliśmy, do widzenia i pach! Próbowaliśmy wiać, ale nas jeszcze kobieta zatrzymała. A, o, przepraszam, bo już się kapnęła, tak widać, bo o, kliknęło jej w głowie, że zachowanie było nieadekwatne do sytuacji, znaczy się nabudowali pewnie sobie te nerwy wcześniej i strasznie bardzo. Ty, nie straszyć mnie, patyku. Nabudowali sobie nerwy strasznie bardziej, że coś, ktoś ukradł, coś tam, bla, 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 bla. I jak przyszło co do czego, to się okazało, że najmniej inwazyjna i wredna opcja jest prawdziwa, więc szok. No więc młodzież zarobiła czekoladę, ja zarobiłem uśmiech i do widzenia. Szmychnęliśmy, nie było, więc wycieczka poglądowa bardzo fajna, młodzież się może, mam nadzieję, czegoś nauczyła. W mojej obecności jest to dość trudne, ale dobra. I to mi przypomniało,
że kiedyś ze znajomym rozmawiałem na temat bohaterstwa w realnym życiu. To jest śmieszne, bo ten mój znajomy kumpel jest księdzem, ale jakbyście go zobaczyli, to... Wow. W życiu byście nie powiedzieli, że jest księdzem, bo wygląda jak... Jak to właściwie czym jest, czyli jest fanem windsurfingu. Wygląda jak taki lekko przypakowany sportowe kolo. Czarny strój od czasu do czasu, prawie nigdy nie ma koloratki, ale jest księdzem, no tak jakoś mu wyszło. No i rozmawialiśmy na temat bohaterstwa w realnym życiu i doszliśmy do wniosku takiego, że bohaterów, czy tam superbohaterów w komiksach, nie, obojętnie, ale w realnym życiu zazwyczaj kojarzy się ludzi, jak zrobią coś naprawdę takiego wielkiego. Chciałbym powiedzieć epickiego, ale epicki w języku polskim ma inne znaczenie niż w angielskim, a ja zazwyczaj używam z angielskiego, nie wiem dlaczego. Dobra, jeżeli ktoś dokona czegoś wielkiego, to później się o nim pamięta. Ale zazwyczaj zapomina się o tym, że do wielkich czynów prowadzi bardzo długa droga. Jeżeli ktoś zostaje postawiony w sytuacji bardzo ważnej, konfliktowej, nazwijmy to w ten sposób, to niekoniecznie podejmie dobrą decyzję, nawet jeżeli wie, co by było dobrą decyzją. Właściwie podjęcie, dokonanie tej trudnej rzeczy jest bardzo, bardzo trudne. Trudne i bardzo trudne, no genialnie. Ale jeżeli ktoś całe swoje życie idzie pod wiatr, na przykład stara się być dobrym człowiekiem, zawsze tam według swojego kodeksu moralnego jedzie, to w momencie, kiedy trafia na bardzo dużą sprawę, dalej jedzie z rozpędu i podejmuje to, co uważa za dobrą decyzję, czyli załóżmy, podejmuje dobrą decyzję, dlatego że to jest coś, co on robi automatycznie, instynktownie, to mu wychodzi naturalnie. A jeżeli mamy kogoś szemranego, który nagle staje w sytuacji, w której może na przykład ujawnić spisek, albo zamach, albo nie wiem, cokolwiek, jakąkolwiek cholerę, to w jego naturze po N latach bycia krętaczem, czy N 10 latach bycia krętaczem, nie leży ujawnienie tego. Prawdopodobnie, jeżeli stanie przed wyborem zagrożenie życia i chwała, potencjalnie, może się udać, może nie, zostań Snowdenem, nie? Albo wziąć kasę i morda w kubeł i milczeć z mniejszą szansą, że się dostanie w czapę, to większość ludzi, szczególnie tych, którzy nie pozują na bycie świętymi, wybiera tą drugą opcję. Bo spokój i kasa to jest coś, co większość z nas w życiu chciałoby mieć. A tak naprawdę jest trudne do uzyskania. Więc jak myślicie o takim Snowdenie, który zrobił coś bardzo groźnego dla siebie i dla swojego otoczenia i nie ma z tego tytułu żadnych plusów i co najgorsze jego ujawnienie, nie wiem, spisku, podsłuchów i tak dalej, nie wiąże się ze zmianą sytuacji, o której mówił. Jest dalej tak tragicznie, jak było. I ludzie o tym zdają się nie pamiętać, udają, bo im tak wygodnie, nie? Więc bycie bohaterem w normalnym, realnym życiu bardzo rzadko opłaca, więc bardzo rzadko wybieramy tą drogę, tą ścieżkę. Ale żeby w ogóle mieć zwiększone szanse na zostanie tym bohaterem, trzeba odpowiednio przeżyć życie. Żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu i żeby automatycznie wybrać, jak jest decyzja do podjęcia w ułamku sekundy, to jest coś, co powinniśmy zrobić naturalnie. Więc fakt, że ktoś jest takim grzesznym chłopcem na zasadzie Kapitana Ameryki, że jest dobrze ułożony i tak dalej, to on automatycznie będzie podejmował dobre decyzje, mniej lub bardziej dobre decyzje, bo to leży w jego naturze. I to jest coś właściwie myśl, którą obijaliśmy z tym znajomym przez bardzo długi czas i bardzo dawno temu, bo nam się to wydawało ciekawe, jak oderwane jest to spojrzenie od rzeczywistości, to spojrzenie na temat, że większości ludzi się wydaje, że no, gdybym stanął na jego miejscu w takiej sytuacji, to pewnie, że zrobiłbym to samo. No, może nie, niekoniecznie. Ręka mi zaraz odpadnie. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Hej! Więc wydaje mi się, że życie, szara rzeczywistość nasza jest pełna takich bohaterów, super bohaterów, z tym, że nigdy nie natrafili i nigdy nie natrafią na sytuację, w której to ich bohaterstwo sprawi, że zostaną zapamiętani. I dobrze dla nich, bo z drugiej strony ludzie, którzy gdzieś tak odcisnęli swoje piętno na historii, nie mają później lekko, więc jakie to było stare chińskie... Nie przysłowie, tylko przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach. Czego wam nie życzę.